Działam w straży OSPK nad Wartą od 8 lat. Funkcje, które tutaj spełniam, to jest kierowca mechanik, dowódca, ratownik i pierwszy ratownik. Jak się czujesz, będąc pierwszą kobietą, kierowcą w strukturach ochotniczej straży pożarnej w powiecie kolskim? No, czuję się dumna. Nie tylko jako kobieta, jako pierwsza w powiecie, ale ogólnie czuję się dumna, bo spełniłam swoje największe marzenie. Działałam sobie tutaj ochotniczo, a nagle właśnie się wydarzyło, a co by było, gdybym była kierowcą? No i tak osiągnęłam swój cel. Co Cię zainspirowało do dołączenia do ochotniczej straży pożarnej, a następnie podjęcia się w roli kierowcy? Co mnie zainspirowało? Pierwsze tutaj, jak przyszliśmy z mężem, stwierdziliśmy, a dobra, spróbujemy. Ale po czasie, kiedy się okazało, że byliśmy po tej drugiej stronie, gdzie widzieliśmy swój ból i to, co się działo na akcji, jak chłopaki działali, po prostu to było dla nas. Już wiedzieliśmy, jak działać, co się dzieje, jak się zachować, a że kierowcą dlatego, że ja jako kobieta jest mi łatwiej po prostu wsiąść za kółko i dojechać na akcję. Jest to odpowiedzialność, ale zawsze mam tą pewność, że nie muszę iść w ogień i mogę zawsze wrócić do dzieci. Jakie umiejętności uważasz za kluczowe dla kierowcy w strukturach straży pożarnej? Kluczowe? Przede wszystkim spokój. Jest to adrenalina, bo nie wiemy, do czego faktycznie jedziemy, dowiadujemy się tutaj na miejscu. I spokój, opanowanie, dlatego że to ja jako kierowca dbam o to, żeby chłopaki dojechali ze mną na miejsce bezpiecznie, ale też muszę się skupić na tym, że na ulicy są inni kierowcy, jak i piesi, na których muszę uważać i muszę być skupiona 500 razy, niż jadąc z tyłu i po prostu przygotowując się na daną akcję. Miałaś wsparcie ze strony kolegów, przełożonych i męża podczas nauki i wykonywania roli kierowcy? Tak, oczywiście, że tak. Wsparcie od męża było największe, ile razy po prostu wracałam po jazdach i mówię, nie, ja się do tego nie nadaję, chcę to rzucić. On zawsze mówił, nie, wytrwasz, przecież ty jesteś taka, że uparta, że musisz dążyć do swojego celu, żeby osiągnąć swoje marzenia. I tak było. Moje dziewczyny tak mnie ciężko wspierały, potrafiły ze mną jeździć po prostu na nauki czy na plac i dawać mi tą energię, abym sobie działała. Tu chłopaki w jednostce tak samo, po prostu patrzyli na to, że w końcu pierwsza kobieta da radę i byłam z tego dumna, że wszyscy po prostu tak mnie wspierają. Jest twój pierwszy przejazd alarmowy w roli kierowcy. No powiem szczerze, że miałam stres bardzo, bardzo. Tak się wydaje, ale faktycznie pierwszy alarm jako kierowca. Duży stres, duża odpowiedzialność. Z drżącą nogą dojechałam na miejsce, wtedy faktycznie zdałam sobie sprawę, tak, to jest super. Chcę tak robić dalej i będę się starać, żeby jak najwięcej wyjazdów było właśnie kierowcami.